problem. It's not my problem. Cześć wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Dominik, a to jest kolejny odcinek z FIFA 19, tym razem SBC, ważne mecze, od razu bez przeciągania, wchodzimy do SBC, wchodzimy do live, wchodzimy, szukamy tutaj ważne mecze, są ważne mecze, przygotowałem, zrobiłem wszystkie ważne mecze, które już były gotowe, są w toku, więc przychodzimy do każdego, oddajemy składy. Każdy skład kosztował mnie jakieś 10 tysięcy może. Mogę wam tu pokazać piłkarzy, jakich mam po kolei. Możecie sobie pozatrzymywać i sobie ich pokupywać. Więc mam właśnie takich. Ja wszystkich pokazałem, więc oddajemy i niedługo otwieramy paczuszki. Dobra, na razie sobie robimy tak. Idziemy teraz do... Tu było oczywiście Manchester United kontra, kontra Borussia Dortmund. Tutaj mamy FC Porto kontra Sporting. I tak samo to wygląda. Jest tu Adan, Tekin, Isla, Skrultel, Aziz, Kaldimir, Rafinha chyba, Turan, Topal Soldado, Bel, Zol, Glucz, jakoś tak chyba. No i tak to chyba są wszyscy. I tak samo, idziemy, oddajemy. Możecie sobie oczywiście zatrzymać. Możecie sobie zatrzymać ten materiał, przewinąć, jak też... wszystko jest na Futbinie też. Jak nie zapomnę, to wam podeślę tej screeny do każdego jakby spod... Znaczy jak ja to układałem, to są piłkarze. Zobaczymy jeszcze. A co widzieliście w sumie wszystkich po kolei, więc nie wiem, czy to jest konieczne. Sevilla kontra Atletico Bilbao. Tak samo pokażę wam po kolei. Slimaniego, Valbuene, Pele, Diaku, Baise chyba tak on się nazywa. Ramiego nie kupiłem? O, już przepraszam, nie kupiłem tu jednego zawodnika. Czekajcie, zobaczymy. Jego karta jest... Chyba tylko 1009... Zapomniałem Ramiego kupić, widzicie to? Tutaj był po 1009... O, no to tego sobie szybko kupimy. Zapomniałem Ramiego kupić, widzicie? To jeszcze raz. Slimani, Valbuena, Pele, Diaku, Baise, czegoś tak, Rami, Dirar chyba i Iñigo Gomez, Muniain, Katai, Moses, no i właśnie to są wszyscy, więc przechodzimy i robimy paczuszeczkę. No i już mamy oczywiście trzy paczki, jeszcze zostało nam Napoli kontra Inter, też bardzo ciekawe spotkanie, chyba nawet jeśli ja już to nagrywam, to wróciłem, to już te mecze chyba zostały rozegrane, bo dość późno to robię, bo nagrywam to 19 maja, jest to chyba niedziela, godzina 20:44. No i tak jak mamy Caputo, Boyko, Ortes, tego Ukraińca nawet nie przeczytam, Krystosow chyba, Talverka chyba, Jaric, Verdi, Zieliński, oczywiście nasz porak, Mandragora, Verbić, Lasagna, tak chyba to się czyta, Kevin Lasagna, no i oczywiście Caputo, to są wszystkie. Więc przechodzimy, zgłaszamy skład. Odbieramy nagrody, mamy też te główne, czyli te jak widzicie ważne mecze ukończone. Dostajemy paczka piłkarzy Prime. Mam nadzieję, że coś trafimy. 24 tysiące mi zostało. Zapłaciłem za wszystko, nie wiem ile. Ale zapłaciłem mało. Tu mamy kubramkarza, fajnie, co tutaj jeszcze dostałem. Ale super.
Za wszystko zapłaciłem jakieś 30 tysięcy, niecałe chyba nawet. No. Przechodzimy do sklepu. Mamy 5 paczek do otworzenia. Złota paczka zwykła. I oczywiście paczka pirowadzi Lechtum Prime. To chyba zostawimy na koniec. Więc pierwsza leci złota paczka. Zobaczmy, co tutaj będzie. Nawet ekranu nie ma. Din. Mogło być lepiej, ale zawsze coś, nie? No, trzech piłkarzy. Nawet nie będę tego wam pomijał. Po prostu to, co trzeba, to sprzedam. No i bez cięcia lecimy do kolejnej paczuszki. Teraz sobie otworzymy ja tą małą z rzadkimi kartami. Później otworzymy sobie tą. No dużo jest tych. Dobra, otworzmy sobie tą teraz. Jakby dostałbym jeden oko. Trafiłem Lewandowskiego. Przepraszam wam, tego nie nagrałem. Ale... O! Nie zauważyłem, czy to jest oko, czy nie. Hiszpania. Eś o... Raul Albiol. Myślałem, że walkout, ale walkoutu nie było. 8-4 to jest dobra karta. Jestem ciekawy, po ile teraz 8-4 chodzą. Widzicie nas. Chciałem, żeby tylko mi się to zwróciło. Te ważne mecze. Zawsze ważne mecze się zwracały, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Tą paczkę otworzymy sobie na końcu. Więc tworzymy sobie jeszcze tą. Najpierw otworzymy tą, później tamtą. No, lecimy paczka piłkarzy Electrum Prime. Zobaczmy, co tu będzie. No niestety tutaj nic nie będzie. A sobie od razu to pominiemy. Bez cięć robię, bo wiecie, no bo po co. Jest dużo srebrnych piłkarzy, może oni też będą warci. I sobie ich posprzedaję i mam nadzieję, że przynajmniej mi się zwróci. Dobra, to otworzymy paczka piłkarzy Prime, a później tamtą, więc zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Co to paczka piłkarzy Prime? Chociaż jeden walkout, mamy jeszcze dwie szanse na walkout. To bardziej się zaświeciło, ale nie tym razem. Znowu nic, szkoda. Niestety nic dobrego nie trafiłem. Ale jest dużo piłkarzy, więc wszyscy idą na listę transferową. No i została chyba najlepsza paczka, jaką mam. Więc lecimy, złota paczka piłkarzy, złota karta, kurwa, chuj wie jaka to jest paczka, ale... Też nic. Ale szkoda. Były jedne ekrany, były tylko jedne ekrany, ale kautów w tej paczce nie było, ale za to piłkarzy, którzy powinni się posprzedawać na lajcie. Ale mamy leczenie, mamy kondycję, więc to się jak najbardziej przyda. Mamy 24 tysiące. Powiem wam szczerze, że otworzyłbym jeszcze jakąś paczkę. Tylko zobaczymy, jakie pierwsze paczki są. Jest ta za 15. Jest ta za 25, 45. Jest za 125. Tą paczkę chyba mieliśmy. To ta paczka piłkarzy Prime. I nic z niej nie poleciało. Więc mieliśmy paczkę za 40 koła. Ale tak, panie, 24 piłkarzy. 15. No to spróbujmy naszego głupiego szczęścia, może tu coś poleci. Wiem, że za końcu nie powinien otworzyć, ale mniejsza o to, może tu coś będzie na zakończenie odcineczka. Fajnie by było. No niestety, chyba mnie ta FIFA nie kocha. Ja chyba to, co trafić miałem, to trafiłem. Trafiłem Lewandowskiego 90, trafiłem Higuaina i chyba nic więcej mi nie poleci, a szkoda bardzo. No ale cóż, przynajmniej to. Myślałem, mam nadzieję, że chociaż mi się zwróci, jak posprzedaję wszystkie karty. Zobaczymy. No też dobra, jeszcze walimy paczkę za 7,5 tysiąca. Na dowidzenia. Wyzerujemy sobie końcy. Ale tutaj jak będzie walkout, to będę skisnął, nie? No nie. Ta FIFA mnie nie kocha, nie chcę, żebym otwierał paczek. Szkoda. Ale przynajmniej coś sądziłem, że będzie, ale no niestety nie było. Pokażę wam tego Lewandowskiego w ogóle, jak on wygląda jeszcze tak na szybko.
I właśnie kupiłem nowego Mertensa. Mertensa 88. Kosztował mnie 91 koła. No zagrał 15 meczów, strzelił 7 bramek. Z nim właśnie jestem Belotti. No i mamy tutaj Lewandowskiego, jak możecie zauważyć, pierwszy właściciel, wymienny, więc chciałem go w sumie sprzedać. Na 12 meczów strzelił mi tylko jedną bramkę i zaliczył 2 asysty. A Lewandowski aktualnie chodzi... Po ile Lewandowski teraz aktualnie chodzi? 82. Poczekam, jak jego cena może wzrośnie. Jeśli tak, ona chyba już bardziej nie wzrośnie. Bo za 80 tysięcy bym za niego dostał. Ale powiedzmy, że bym go sprzedał, to kogo miałbym kupić? A chciałbym go jeszcze potestować trochę. No więc tak, to by wyglądało. Fajnie to, że Lewandowskiemu dali 4 gwiazdki sztuczek w końcu, bo on zawsze miał po 3 tylko te tempa. Już bym dociągnął do tego 80, do tych 80 tempa, to już by ta karta wyglądała naprawdę lepiej. No ale nie mamy na co narzekać, jest fajnie. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej jakichś tutaj SBC czy coś w tym stylu, to piszcie. Odcinki z FIFA się pojawią, dopiero będę miał pada, ale mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu jaki pad już będzie, więc będziemy więcej tutaj nagrywać FIFA. I ja lecę, trzymajcie się, widzimy kolejnym razem, więc pa pa.